Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 282. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 10, wersetu od 1 do 11. Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku się kryjesz? Gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknął. Bo występny się chełpi swoim pożądaniem, bluźni drapieżca i pogardza panem. W pysze swojej powiada występny, nie pomści, nie ma Boga. Oto jest całe jego myślenie. Drogi jego układają się zawsze szczęśliwie. Twe wyroki zbyt są wzniosłe dla niego. Parska na wszystkich swoich przeciwników. Myśli on sobie: Ja się nie zachwieję, nie zaznam niedoli po najdalsze pokolenia. Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu, na jego języku udręka i złośliwość. Siedzi w zasadce przy drogach i niewinnego zabija w ukryciu. Oczy jego śledzą biedaka. Zasadza się w kryjówce, jak lew w swej jaskini. Zasadza się, by porwać ubogiego, porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga. Schyla się, przysiada na ziemi, a od jego przemocy pada ubogi. Mówi w swym sercu: Bóg nie pamięta, odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy. Za chwilę przeczytamy fragment Księgi Ezechiela, obejmujący rozdziały 11 i 12. Prorok Ezechiel kontynuuje przekazywanie Bożego przesłania dotyczącego grzechów Izraela, zwłaszcza idolatrii, oraz zapowiada nadchodzący Sąd Boży. Tekst ten ukazuje konieczność duchowej przemiany i przygotowania się na Boże działania. Potem podniósł mnie duch i zaprowadził mnie do wschodniej bramy świątyni, pańskiej, zwróconej ku wschodowi. A oto u wejścia do bramy znajdowało się dwudziestu pięciu mężów, wśród których ujrzałem Jaazaniasza, syna Azura, i Pelatiasza syna Benajasza, przywódców ludu. I rzekł do mnie Pan. Synu człowieczy, oto mężowie, w których myślach jest zło i którzy w tym mieście szerzą złe rady. Mówią, nieprędko buduje się domy. Oto kocioł, a my stanowimy mięso. Dlatego prorokuj przeciwko nim. Prorokuj, Synu Człowieczy. Wówczas owładnął mną Duch Pański i rzekł do mnie. Mów, tak mówi Pan. W ten sposób powiedzieliście domu Izraela, a ja znam sprawy waszej duszy. Wielu wymordowaliście w tym mieście, a jego ulice zasłaliście trupami. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Trupy, które porozkładaliście w jego środku, są mięsem, a ono kotłem. Wy jednak zostaniecie usunięci ze środka. Boicie się miecza, a ja sprowadzę na was miecz, wyrocznia pana Boga. Wypędzę was z Jego obrębu, z Jego środka, wydam was w ręce obcych i przeprowadzę sąd nad wami. Padniecie od miecza, będę was sądził na granicy izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan. Ono nie będzie dla was kotłem, ani wy nie będziecie w nim mięsem. Na granicy izraelskiej będę was sądził. I poznacie, że ja jestem Pan, do którego poleceń nie stosowaliście się ani nie wypełnialiście nakazów, ale wypełnialiście nakazy tych narodów, które was otaczają dokoła. Skoro tylko skończyłem prorokować, Umarł Pelatjasz, syn Benajasza. I upadłem na twarz, wołając głośno tymi słowami. Ach, Panie Boże, czy całkowicie wyniszczysz resztę Izraela? Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, oto do braci Twoich, do zesłanych wraz z Tobą, do wszystkich pokoleń izraelskich, do ogółu, mówią mieszkańcy Jerozolimy, Oddaleni jesteście od Pana. Ziemia ta nam została oddana w posiadanie. Dlatego mów, tak mówi Pan Bóg. Wprawdzie wygnałem ich pomiędzy narody i rozproszyłem po krajach, jednak przez krótki czas będę dla nich świątynią w tych krajach, do których przybyli. Dlatego mów, tak mówi Pan Bóg. Zgromadzę Was na nowo, wyprowadzając z pomiędzy obcych narodów. Sprowadzę Was z krajów, po których zostaliście rozproszeni, i dam Wam ziemię Izraela. Wrócą tam i wykorzenią z niej wszystkie bożki i obrzydliwości. Dam im jedno serce i nowego ducha dam do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a ja będę ich Bogiem. A co do tych, których serce skłania się ku bożkom i obrzydliwościom, to na ich głowy składam odpowiedzialność za ich postępowanie. Wyrocznia Pana Boga. Potem cheruby rozwinęły skrzydła i równocześnie z nimi poruszyły się koła, a chwała Boga Izraela spoczywała na nich u góry. I odeszła chwała pańska z granic miasta, i zatrzymała się na górze, która leży na wschód od miasta. A duch uniósł mnie w widzeniu pod wpływem Ducha Bożego i zaprowadził do zesłańców do ziemi Chaldejskiej. I tak skończyło się widzenie, które miałem. Następnie opowiedziałem zesłańcom wszystkie te sprawy Pana, które mi on pozwolił widzieć. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania za dnia i na ich oczach i na ich oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki ze słańca, za dnia na ich oczach i wyjdź wieczorem na ich oczach, tak jak wychodzą ze słańcy. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego. Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. I uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki ze słańca. Wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze, wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki. Rano skierował Pan do mnie te słowa. Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się, co ty robisz? Powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do Władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz: Jestem dla Was znakiem, podobnie jak ja uczyniłem, tak się Wam stanie. Pójdą na zesłanie w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie. Zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju. Zarzucę sieć moją na niego i wpadnie w mój niewód. Każę go przyprowadzić do Babilonu, do kraju Chaldejczyków, ale nie będzie go mógł oglądać, i tam umrze. A wszystkich z jego otoczenia, jego obrońców i wszystkie zastępy jego wojsk rozproszę na wszystkie wiatry, i miecza na nich dobędę. I poznają, że ja jestem pan, gdy ich rozproszę wśród narodów i rozrzucę po krajach. Ale niektórych z nich, którzy ujdą miecza, głodu i zarazy, pozostawię, aby pomiędzy narodami, do których przybędą, opowiadali o wszystkich swoich obrzydliwościach. Wówczas poznają, że ja jestem pan. Pan skierował do mnie te słowa: Synu Człowieczy. Z drżeniem będziesz spożywał swój chleb, a w niepokoju i smutku będziesz pił wodę. Powiedz ludowi ziemi, tak mówi Pan Bóg do mieszkańców Jerozolimy w ziemi izraelskiej: Chleb swój będą spożywali w smutku, a wodę będą pili w trwodze, ponieważ ziemia ich zamieni się w pustkowie i zostanie ogołocona ze swoich dostatków, z powodu bezprawia wszystkich jej mieszkańców. Ludne miasta zostaną opuszczone, ziemia zamieni się w pustkowie. Wówczas poznacie, że ja jestem Pan. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, cóż to macie za przysłowie o ziemi izraelskiej, które głosi: Dłużą się dni, a wszystkie proroctwa zawodzą? Dlatego powiedz im: Tak mówi Pan Bóg. Ja sprawię, że przy powieści tej zostanie położony kres i nie będą jej więcej powtarzać w Izraelu. Co więcej, powiedz im, nadchodzą dni, gdy każde widzenie stanie się rzeczywistością. Nie będzie już bowiem wśród pokoleń izraelskich żadnego fałszywego widzenia ani żadnego złudnego proroctwa, gdyż ja, Pan, przemawiam, a to, co mówię, stanie się niechybnie. Już za dni Waszych, ludu zbuntowany, ogłoszę wyrok i wykonam go. Wyrocznia Pana Boga. Potem Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, oto Izraelici powiadają, widzenie, jakie On ma, odnosi się do dni bardzo odległych, prorokuje o dalekiej przyszłości. Przeto powiedz im, tak mówi Pan Bóg. A każde moje słowo wypełni się bez zwłoki. Cokolwiek mówię, to mówię i wykonam. Wyrocznia Pana Boga. W Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 9, werset od 14 do 37, Jezus uzdrawia chłopca opętanego przez złego ducha, którego uczniowie nie mogli wyrzucić, podkreślając w ten sposób znaczenie wiary i modlitwy. Następnie zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ale uczniowie nie rozumieją tych słów. Na koniec Jezus poucza uczniów o prawdziwej wielkości, wskazując, że ten, kto chce być pierwszy, musi być ostatni i sługą wszystkich. Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum. I przybiegając, witali Go. On ich zapytał, o czym rozprawiacie z nimi? Jeden z tłumu odpowiedział Mu, Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego Syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek Go pochwyci, rzuca Nim, a On wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby Go wyrzucili, ale nie mogli. Odpowiadając im, Jezus rzekł, O plemie niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, także upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca: Od jak dawna to mu się zdarza? ten zaś odrzekł od dzieciństwa i często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Zaraz ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zarać memu niedowiarstwu. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, Rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź. A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, także wielu mówiło: On umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić. Powiedział im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Po wyjściu stamtąd przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją. Lecz zabity, po trzech dniach zmartwy w stanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia